Nasz program w żagle łapie wiatr. Kapitan sam wyrusza w świat. Nigdy nie dorówna mu. Sam, przypominam ci, że kapitanem jestem ja. Oddaj mi natychmiast ster albo... Masz dziurawą pamięć. Trzeba umieć prowadzić program. Od dziś ja jestem kapitanem, chłopcze okrętowy. Rodzona matka ci nie uwierzy. Jak śmiesz obrażać moją matkę? Skończ to głupie gadanie, pora zacząć program. Najnowsze wiadomości! Zjem cię w potrawce na kolację! Zapowiedz coś ciekawszego, piraci słodkich wód! Nie zdradzam tajemnic, ale... Zagadka... Jak zwykle należy odgadnąć ukryty przedmiot lub osobę. Będziemy szczękać zębami, nie z zimna, z przerażenia. A oto i skrytka. Co kryje sarkofag? O! To dosyć łatwe. W sarkofagu jest zawsze jakaś mumia. Co mumia? No, nie. Nie podobam ci się? Doktorze, mumia to wyschnięte zwłoki. To nasza jest żywa. Taki koszmar wstrząsnąłby nawet Frankensteinem. Dziwaczna, ponura zagadka. Ktoś się podszył pod mumię. Nie ma żywych trupów. Koniec z oszukaństwem. Popatrzcie uważnie, a zetnie was wnuk. Królik przetnie go na pół. Jeszcze nikomu to się nie udało. W sarkofagu nic nie może wam się stać. Oto dowód. Umarli nie ożywają. Chodząca mumia to tylko taka przenośnia. Brawo, dałeś ostry pokaz. A teraz popatrzmy na wskazówkę w telewizji. Kot w opłakanym stanie. Podaję rozwiązanie zagadki. Jakiś kot z rubryki wypadków w gazecie. Nie jestem byle jakim kotem. Nie chcę być w gazecie. Czy możesz nam ujawnić rozwiązanie zagadki? Oczywiście, proszę bardzo. Żyje czy nie żyje? Oto jest pytanie. O, tatuś! O, to ty byłeś zagadką. Można by cię wystawić w Luwrze. Wiesz, o co zapytał go ten facet? Nie wiem. Zapytał go, czy chcesz ognia. Wyciągnął cygaro i niczego się nie spodziewając zapalił. A facet mu mówi, nie pal, to niebezpieczne. A on na to tak? A dlaczego? Dlaczego? Informacje! Dzisiaj jest Dzień Matki. No, ruszajcie się, przygotujcie prezenty dla swoich mam. W tym roku dam jej też krawat. Mama zawsze była dla mnie ojcem. Niedzielę piękną mamy, moja mamo droga. Krawat od łez mych mięknie, nie bądź dla mnie sroga. O rany, ale wpadka, to nie moja mama, to moja teściowa. Dusi groszą przypominam, że póki dzieci są malutkie, prezent mamusi wręcza tatuś. Duffy, skarbie, nie zapomnij, że dzisiaj jest moje święto. O nie, cały dzień nic nie robisz, leżysz do góry brzuchem, a ja muszę wokół ciebie skakać. Czego jeszcze chcesz? Miłego święta, mamusiu. Widziałem twoją matkę w szortach. Wypożyczyła je tamtego pewnie od mamuta. Mama w życiu nie nosiła szortów. Honor jej na to nie pozwalał. Prędzej Bugs włoży spódnicę. Jest właśnie w telewizji. Tak? Wydaje mi się, że królika na to stać. Co? Ojej, nawet kupił pończochy, ho, ho. Ot, te psie. Moja mama mi pożyczyła. Na pończochach twojej i tamtego mamy można skakać z wieży Eiffla. Dosyć, to skandal. Kto śmie szydzić z matek w dniu ich święta, co? Ja szanuję twoją babcię. Zawsze o mnie pamiętasz, Sylwestrze. To cały ty. Świetny pomysł. Tak sądzę. Gdy ona będzie bawić się myszą, ja zjem ptaszka. Mam komputer, brakowało mi tylko myszy. O! Sylwestrze! Co jest? Oddaj ptaszka, bo obedrę cię ze skóry! Kreskóweczka! Jest poczta, ale się nie spieszy. Jak to nie? Co się stało? W tym tygodniu sam gramy piano. Co to znaczy? Jakie są najmodniejsze fortepiany, a? Ja wolę grać na nerwach. Dobre, co? Maestro! Wybór fortepianu to bardzo delikatna sprawa. Zależy, komu ma służyć. Ach! Odwołajmy się do dwóch specjalistów od fortepianów. Do Sylwestra, licencjonowanego nosiciela solidnych starych fortepianów, i Kojota od transportu przenośnego. Szybciej! Dawaj ten fortepian, bo Kojot cię wypuści!
radzi? Wygląda na to, że kojot utknął w ślepej uliczce. Ja w ślepej uliczce dam sobie na konwenansę. Sypciej, mówię ci! Jest te kilka stopni i wyglamy! Spokojnie, nie łam się! Górą nosi! Trzeba przegonić kojota! Spokojnie, zdążymy! Umrę ze śmiechu! Uwaga, już! Wygram! I co? Kto zajął pierwsze miejsce? Jasne, że ja! A co temu kojotę? Właśnie skończył! Drugie miejsce! Nie, dziękuję, chłopaki. No jak wam się podobał test? Grasz na fortepianie? Tylko dwoma palcami. Szkoda. Gra pan na fortepianie? Co rano grywam swoje gany. Co rano? Daje pan lekcje w domu? O tak, naturalnie.